Siemanko, front antykapitalistyczny. Właśnie idę na demonstrację związaną z aborcją. No także jest całkiem sympatycznie. Takie plakaty. Właściwie jak tak się rozstawiliśmy po całej tej alejce, to nawet wygląda, że jest dużo osób. Fajnie to wygląda, jest protest. No zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest w miarę spoko. Także w oddali widać panią Monikę, z którą przeprowadza wywiad działacz szczecińskiej frakcji Korwina Mikke. Korwin Mikke nie dojechał, ponieważ okazało się, że benzyna powinna być 5 razy tańsza. Nie, no, ale idźcie przodem, bo my protestujemy, a wy chcecie zakupy. Idźcie się tam wypytać naprzód, bo my jesteśmy, stajemy ten kolejny, ale my się... No także my musimy tutaj takie kreować formy protestu. W tym samym czasie oczywiście Kaczyński odwiedza sobie groby i manifestuje swoje oddanie dla państwa. No jak wiadomo, no, wszystkie zwierzęta są równe, ale są zwierzęta równiejsze. Siema dronie, cześć. No chodź dronie. No także są z nami panowie ochroniarze. Tylko rowery mogą mieć, tak? A pieśni nie mają kurę de facto. Proszę pana, teren prywatny jest... Halo pan Gana. Nie, głupot, nie wiem, proszę się... Do widzenia, proszę stąd odejść. Żegnam. Będzie pan mówił, co mam robić. Proszę mi wierzyć, że będziemy mogli państwa poprosić o to, żeby opuścić ten teren. No ale już tak poprosiliście. Czy już jest po demonstracji tak naprawdę? Nie mów do mnie, że mam iść. Nie mów do mnie, że mam iść. Dobrze, nie mów do mnie, że mam iść. Nie mów do mnie tak. Co to znaczy rozejść się? Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Co to znaczy rozejść się? Będę tu stał. Dobrze, to proszę stać na ścieżce rowerowej. Stoję sobie na ścieżce rowerowej. Proszę rozejść się, to może w domu. 2 metry od siebie, panowie, musicie zachować. Takie są przepisy teraz. Dzień dobry, jest z nami tutaj kandydat na posła Sebastian Bednarski. Nie, poczekaj. Dobra, a teraz na poważnie. Chciałem się spytać, doszło do pewnego incydentu, no i czy mógłby pan to opisać w jakiś sposób? O co tam chodziło z tymi ochroniarzami? No bo oni zaczęli z tego, co pamiętamy, tak? Cicho tam, kurwa. To znaczy, interwencja ochroniarzy była do pewnego stopnia uzasadniona. Z ich punktu widzenia oczywiście, ja nie znam się dokładnie na tych przepisach, które ich obowiązują, ale domniemam, że tak, że mogłaby być to uzasadniona interwencja. Polegająca na tym, że prosili nas o opuszczenie tego terenu, który jest prywatnym terenem. Tu nie mam pewności, czy to do końca jest... Czyli chodnik jest prywatnym terenem? Nie wiem, jakie były umowy, jakie są plany architektoniczne dotyczące budowy tej nowej, czyli nowego Posejdona. Jeżeli tak jest, no to do pewnego stopnia można uzasadnić ich interwencję i można ją przyjąć. Natomiast niepotrzebnie posuwali się do tego, że apelowali już, kiedy staliśmy poza tym terenem, o jakieś rozejście się. To już nie jest ich kompetencja, żeby w ten sposób interweniować, żeby w ten sposób rozganiać obywateli. No można też w spruzie powiedzieć, że doszło do niepotrzebnych przepychanek, a tam widać było ewidentnie, że jeden z ochroniarzy szukał zwyczajnie dymu. Szukał, no szukał ewidentnie i to było nieprofesjonalne zachowanie. To mnie sprowokowało do tego, żeby zabrać głos w tej sprawie. Zabrać głos, tak. Bardziej radykalnie, dobra. Dobra, na razie dzięki. Dzięki.